Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do porównania Samsunga Galaxy Note 10 Plus z Samsungiem Galaxy Note 9. Naturalnie stawiając pytanie, którego wybrać, który jest lepszy, od razu możemy powiedzieć, że Note 10 Plus jest nowszy o rok, ma lepszą specyfikację, więcej bajerów na pokładzie, ale czym się tak na dobrą sprawę różnią i czy warto dopłacać do tej nowszej wersji? O tym w tym odcinku. Zacznijmy od tego, że co do wymiarów urządzenia są prawie identyczne, chociaż na pierwszy rzut oka tak nie wygląda. Oczywiście większy ekran w Samsungu Galaxy Note 10 Plus powoduje, że optycznie mamy wrażenie, że telefon jest po prostu dużo większy. Natomiast do wysokości 0,4 mm jest niższy Samsung Galaxy Note 9, więc poniżej 1 mm. Na szerokość również poniżej 1 mm, dokładnie 0,8. Note 9 jest węższy. No i na grubość mamy prawie 1 mm. Grubości mniej, jeżeli chodzi o Note 10 Plus, co może być już jakimś tam zyskiem, biorąc pod uwagę oba urządzenia. Ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. W jednym i w drugim przypadku mamy smartfony, które są wykonane z aluminium i dwóch tafli szkła. W przypadku Note 9 mieliśmy Gorilla Glass 5 generacji i w 10 Plusie oczywiście 6. Co do rozmieszczenia przycisków i portów, no tutaj Note 9 wygrywa, ale po kolei. Po prawej stronie w Note 10 i 10 Plus nie mamy przycisku, tak jak w Note 9. Samsung nas przyzwyczaił do przycisku po prawej stronie, na tej dobrej wysokości, jednak zostało to mocno pogorszone w serii S10. Natomiast w Note 9 było tak dość uniwersalnie i myślę, że na idealnej wysokości, więc bardzo dobrze osiągalny przycisk. W Note 10, 10 Plus, jak mówiłem, nie ma przycisku po prawej stronie, ten do zasilania jest po prostu po lewej stronie pod przyciskami do regulacji głośności. Dodatkowy przycisk, który mamy w Note 9, jest do asystenta Bixby, ale można sobie przemapować ten przycisk. Tak samo w Note 10 można sobie to skonfigurować, zrobić podwójne kliknięcie, dłuższe przytrzymanie, więc inaczej wyglądają po prostu kwestie robienia screenshotów czy restartowania urządzenia. Natomiast nie bójcie się, w Note 10, nawet jeżeli telefon by się zawiesił, tak samo jak klasycznie w innym Androidzie, możemy ten telefon po prostu zrestartować kombinacją przycisków, o czym mówiłem w osobnym materiale. Górne krawędzie w obu przypadkach to sloty na dwie karty nano SIM plus microSD, ale microSD tylko w Note 10 Plus. W wersji Note 10 nie mamy możliwości rozbudowania pamięci, w jednym i w drugim przypadku jest to 1 terabajt lub opcjonalnie właśnie dwie karty nano SIM. Mamy mikrofony do redukcji szumów, no i pewną zmianą jest to, że w Note 10 10 Plus mamy również głośnik, który jakby swój największy otwór właśnie ma na górnej krawędzi. On również znajduje się, taka drobna szczelina nad ekranem, między właśnie ekranem a ramką. Do tego przejdziemy sobie za chwilę. Dolna krawędź natomiast już pokazuje największą zmianę i jakby brak w Note 10 i 10 Plus, a mianowicie te nowsze Note nie mają złącza słuchawkowego. Nie wiem, na ile jesteście przyzwyczajeni do słuchania muzyki bezprzewodowo już, ale tu musimy podłączyć albo przejściówkę, żeby skorzystać z tych swoich starych słuchawek, albo korzystać z tych, które są w pudełku i one są już na USB-C. W przypadku Note 9 mamy klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. Oprócz tego jeden z głośników, w jednym i w drugim przypadku mamy głośniki stereo, no i mikrofony podstawowe. Co do głośników, duża różnica względem Note 9 i Note 10 Plus. Note 10 Plus znacznie lepiej gra, chociaż moim zdaniem to stereo nie jest aż tak bardzo symetryczne, bo jednak większość tego dźwięku unosi się nad górną częścią krawędzi urządzenia, a nie jest tak skierowana jak w przypadku Note 9, czy na przykład jeszcze S10 w naszą stronę, więc lepiej na pewno gra głośnik w serii Note 10, ale może nie być tak dobrze odseparowane to stereo jak w przypadku właśnie poprzednika czy serii S10. Oprócz tego mamy USB typu C, no i wzrost baterii z 4000 do 4300 mAh oraz wzrost szybkiego ładowania. Po pierwsze, szybkie ładowanie w Note 9 to 15-watowe, więc takie bym powiedział na dzisiejsze standardy dość wolne, chociaż nadal w jakimś tam stopniu szybkie. W Note 10 Plus mamy 25-watowe, tak samo w Note 10 i ta ładowarka jest dodawana w pudełku. Opcjonalna ładowarka dla Note 10 Plus, tylko Note 10 tego ładowania bardzo szybkiego nie ma i tutaj mamy
mamy 45-watowe, więc jesteśmy w stanie skrócić ten czas tam z godziny 50 nawet do godzinki w momencie, kiedy będziemy ładować bardzo, bardzo szybko to urządzenie. Tutaj również wspomnę o tym, że jeden i drugi telefon wspiera indukcyjne ładowanie, natomiast tylko ładowanie zwrotne jest w przypadku serii Note 10, czyli Note 10 10 Plus. Możemy za pomocą tego rozwiązania ładować po prostu zegarki czy słuchawki, które są w ten standard Qi wyposażone. No i przechodzimy do tego, co najważniejsze, a mianowicie różnica w ekranach. W przypadku Note 9 mam klasycznego Super AMOLED-a, który wydaje mi się, że nadal świetnie świeci i to jest bardzo dobry ekran. Natomiast jest to 6,4 cala, 1440x2960 pikseli. To są proporcje 18,5:9, 516 punktów na cal. Natomiast Note 10 Plus ma większy ekran, 6,8 cala. Jest to Dynamic AMOLED, czyli ten sam ekran, no, usprawniony nieco w porównaniu do S10, ale jednak, który ma znacznie lepszą jasność maksymalną i to jest ta największa różnica, ale również są to ekrany, które wspierają HDR10. W przypadku Note 10 mamy wersję nawet HDR10 z plusem. Tutaj mamy 1440x3040 pikseli, ale proporcje 19:9. Przy większym ekranie to zagęszczenie jest mniejsze, ale nadal w zupełności wystarczające, czyli 498 punktów na cal. W jednym i drugim przypadku mamy Always On Display, wygląda właściwie tak samo, konfigurowalne tak samo, więc tu jakichś wielkich różnic nie ma. Natomiast możemy zauważyć, że zagospodarowanie przedniego panelu w dwóch telefonach jest zgoła inne. Note 9 ma zarówno u góry, jak i na dole bródkę. U góry oczywiście znalazł się aparat i tutaj mamy 8 megapikseli ze światłem 1.7. W przypadku Note 10 Plus mamy 10 megapikseli ze światłem 2.2, więc ciemniejszy, do tego przejdziemy później. I ten aparat jest oczywiście w postaci wcięcia w ekranie i ekran jest podciągnięty i do samej góry, i praktycznie do samego dołu. Różnica jest też taka, że w Note 10 nie mamy tego miejsca, gdzie jest siła nacisku wykrywana, tak jak w Note 9 czy w poprzednich S-kach, a to ze względu na to, że skaner odcisków palców znalazł się w samym ekranie w Note 10 Plus, tak samo jak w serii S10. I on na pewno nie jest najszybszy, ale ten w Note 9 na pewno też nie należał do najszybszych rozwiązań, mimo tego, że jest po prostu klasyczny, znajduje się z tyłu. Ale myślę, że Note 10 jednak mimo wszystko jest ciut szybszy, różnica jest zauważalna, możecie ją tutaj zauważyć. Oprócz tego wspomnę również o rozpoznawaniu twarzy. W Note 10 jest ono mniej bezpieczne, bo jest realizowane tylko kamerą. W Note 9 mamy rozpoznawanie twarzy plus skanowanie tęczówki połączone razem w inteligentne skanowanie, czyli łączenie tych dwóch technologii. Ale tutaj również Note 10, przez to, że jest mniej bezpieczny, ale szybciej odblokowuje urządzenie bez dwóch zdań i to trzeba odnotować. Zwrócę uwagę, że zabrakło jednej rzeczy w Note 10. Może to być duży problem dla wielu osób, chociaż wydaje mi się, że w zupełności zastępuje to Always On Display, ale nie mamy tutaj dużej diody powiadomień kolorowej, która jest w Note 9 i myślę, że to był duży, duży plus. Zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz. W jednym i drugim przypadku mamy ekran zakrzywiony, natomiast wydaje mi się, że w Note 9 jest on mocniej zakrzywiony, a w Note 10 jakby sama powierzchnia jest większa, po prostu jest ten kąt mniejszy, więc jakby powierzchnia zakrzywienia jest proporcjonalnie większa. Natomiast sam ekran jest dużo bardziej do krawędzi podciągnięty w Note 10, po prostu ta rameczka po boku jest praktycznie niewidoczna. W Note 9 mówiłem zresztą to w recenzji rok temu, że no, nie wyglądało to aż tak zjawiskowo. Wydaje mi się, że wyglądało to nawet gorzej niż w Note 8, więc jakby potęgowanie tego wrażenia, że ekran jest bezramkowy w Note 10 jest jeszcze bardziej widoczne. Przechodząc do tyłu, mówiłem o tym, że Note 9 jest nieco grubszy, ale za to aparat zdecydowanie mniej wystaje, więc wydaje mi się, że w momencie, kiedy telefony razem leżą gdzieś tam na biurku, praktycznie się to zrównuje. No i ułożenie aparatów jest inne. Moim zdaniem znacznie bardziej ciekawe w Note 9, jednak odznaczające się i wygląda to inaczej niż w milionie innych smartfonów. Note 9 był jednak jakiś tam unikatowy. Note 10 10 Plus wyglądają jednak no dużo bardziej pospolicie. Znacznie więcej telefonów przez ostatni czas pojawiło się właśnie z takim ułożeniem. Ten aparat bardziej wystaje. Note 10 ma 3 oczka, właściwie 4, ale ta wyspa to są 3 oczka. Jeżeli chodzi o Note 9, mamy 2 obiektywy. W jednym i drugim przypadku podstawowy to jest 12 megapikseli ze zmienną przysłoną 1.5:2.4. Dokładnie ta sama matryca, również optycznie stabilizowana w jednym i drugim przypadku. Mamy 2 obiektywy tele i w jednym i drugim przypadku jest to 12 megapikseli, natomiast różnica jest taka, że ten w Note 10 jest jaśniejszy i na to zwracam uwagę, tam jest światło 2.1, w Note 9 klasycznie zresztą jak w większości telefonów 2.4. No i dodatkowo 2 aparaty, 16 megapikseli ze światłem 2.2, to jest szeroki kąt, no i to w 3D, czyli do mierzenia głębi i on jest do tych wszystkich bajerów związanych z rozpoznawaniem głębi i do wszystkich tych funkcji
AR, o których powiem sobie za chwilę. Skaner odcisków palców, o którym wspominałem w Note 9, logo Samsung na jednym i drugim modelu, no i oczywiście zakrzywione szkło, jednak w troszkę innym zakresie. Oba urządzenia oczywiście są certyfikowane IP68 do 1,5 metra do 30 minut. Teraz przejdziemy sobie do specyfikacji. W jednym i drugim przypadku mam Exynosa, one były wydawane na Europę, więc 9810 w przypadku Note 9, 9825 w Note 10, 10 Plus. Różnica jest taka i to największa, że mamy proces 7-nanometrowy, czyli znacznie mniejszy, więc bardziej energooszczędny, mniej wydzielający ciepła właśnie w nowym Note. W starym jest to 10 nanometrów. I różnica jest w pamięci RAM. Mamy wersję oczywiście 8512, natomiast tą standardową było 628. Ja taką mam w Note 9. Jeżeli chodzi o Note 10 Plus, tutaj zaczynamy od 256 i 12 GB pamięci RAM. Ewentualnie można zwiększyć pamięć wewnętrzną, więc różnica w RAMie dwukrotnie większa. I co do testów syntetycznych, no różnice są oczywiście widoczne. Największa moim zdaniem to nie jest AnTuTu, a jednak test szybkości pamięci UFS 3.0 względem 2.1, którą mieliśmy w Note 9. To jest ogromna przepaść wręcz, jeżeli chodzi o szybkość wczytywania zdjęć w galerii, czy wczytywania plików, kopiowania plików, instalowania aplikacji, robienia czegoś w tym samym czasie. No, znacznie płynniej to działa po prostu na Note 10 i to trzeba odnotować jako największy progres tej generacji, no bo różnica oczywiście wydajności procesora i układu graficznego występuje, natomiast jeden i drugi telefon na pewno pozwoli na maksymalne ustawienia większości produkcji. I co do działania, na pewno działa to podobnie, ale ze skazaniem na Note 10. Widać, że szybciej się odpalają te aplikacje, zresztą tutaj w momencie, kiedy odpalimy sobie multum tych aplikacji, one nie znikają z RAMu, one cały czas tam siedzą, to działa po prostu rewelacyjnie. Na Note widać, że po prostu jak odpalimy sobie więcej tych aplikacji, ktoś jest takim heavy userem, a chyba po to kupujemy Note'a, to jednak te aplikacje gdzieś tam w tle mogą się zamknąć, więc tu różnica będzie zauważalna, szczególnie dla osób, które no bardzo intensywnie korzystają ze swoich urządzeń. Zwrócę również uwagę, że Note 9 ma spore tendencje do przegrzewania się i do robienia się dość ciepłym. Note 10 Plus dużo chłodniejszy jest, to oczywiście zastosowanie jakby nowego chłodzenia, które jest z wewnątrz, ale wydaje mi się, że ten nowszy procesor po prostu też się mniej grzeje. Największe różnice natomiast są w S Penie, czyli w rysiku oraz w aparacie. Przejdźmy do rysika, bo myślę, że konstrukcja jest bardzo podobna, jednak trochę inna. Bardziej podoba mi się rysik od Note 9. Wygląda, myślę, tak bardziej stylowo. Natomiast w Note 10 jednak jest on troszkę inny i nie pasują na zmianę do siebie te urządzenia. Ten z Note 9 do 10 w ogóle nie chce wejść. W drugą stronę jest luźny, więc nie da się go zaczepić. Nie da się tego pomieszać do tego stopnia, że jeżeli mamy dwa S Peny w tym samym kolorze, to możemy się gdzieś tam pomylić, bo na pewno urządzenie nie da się włożyć. Rzeczy wspólne to tak samo dobre rysowanie. Różnica jest taka, że na wyłączonym ekranie mogliśmy rysować albo kolorem białym, albo kolorem dedykowanym konkretnemu urządzeniu w Note 9. W Note 10 możemy po prostu wybrać sobie dowolny kolor do rysowania na wyłączonym ekranie. Jest rozpoznawanie tego tekstu i wyszukiwanie później. Automatycznie tam działa OCR, więc to jest świetna sprawa. To w Note 9 nie było tak dobrze zrobione, ale zobaczymy, może tu się pojawi jakiś update. Póki co nic nie ma. Rzeczy wspólne to również to, że obydwa rysiki są zasilane. Natomiast różnica polega na tym, że Note 9 ma zasilanie superkondensatora, czyli po prostu szybkie ładowanie jakby bardzo małego ogniwa, które pozwala na tam 2 godzinki rysowania. Później trzeba je szybko doładowywać, ale doładowywanie trwa tam minutkę, 2 czy 5. Natomiast w przypadku Note 10 mamy rysik, który pozwala nawet do 12 godzin pracy, ale ma 300 mAh i ładuje się troszkę dłużej. I to jest kilkadziesiąt minut od takiego pełnego rozładowania. No tu problem jest taki, że ta bateria w rysiku ma około 300 mAh. Jest ładowany ten rysik indukcyjnie, więc mam po prostu 2 ładowarki indukcyjne wewnątrz Note'a. Jedna jest do ładowania telefonu, druga jest do ładowania bezpośrednio właśnie rysika. No i te 300 mAh jest pobierane naturalnie po prostu z baterii urządzenia, więc jeżeli dużo korzystamy z rysika, ma to dużo większy wpływ moim zdaniem po prostu na baterię samego Note'a. Na to zwracam uwagę. Rysowanie, szkicowanie, wszystko wygląda właściwie identycznie i podobnie. Różnica jest taka, że oprócz sterowania przyciskiem, które mieliśmy w Note 9 do obracania aparatu, wyzwalania, teraz mamy również gesty. Gesty dzięki temu, że mamy po prostu żyroskop w rysiku od Note 10 i mamy dodatkowe kilka gestów do przewijania, obracania aparatu, przewijania trybów, do zbliżania, więc ten rysik daje jeszcze dużo więcej możliwości i faktycznie z daleka możemy z tego
tego korzystać i w różnych aplikacjach można przewijać tak strony, prezentacje, przybliżać, oddalać. Masa funkcji, które można sobie skonfigurować i myślę, że te aplikacje będą się również tutaj pojawiały. Zresztą tak samo jak na początku w Note 9 nie było zbyt dużo, później się jakieś tam dodatkowe pojawiły. Mam właściwie te same funkcje, jeżeli chodzi o te funkcje nad ekranem, więc i pokazywanie informacji, ale nowością są tutaj AR Doodles, czyli możliwość rysowania takich rzeczy, które się pojawiają na naszym aparacie. Jest to umieszczane jakby w rozszerzonej rzeczywistości, więc jeżeli dorysujemy komuś jakieś wąsy, będziemy ruszyć aparatem, te wąsy zostają w tym samym miejscu, więc możemy z różnych jakby kadrów robić podobne zdjęcia. Można dodawać napisy, które są jakby śledzone na bieżąco w czasie rzeczywistym. Wygląda to bardzo fajnie, to jest fajne usprawnienie. To bardziej jest dodatkowa funkcja, bym powiedział, tej czwartej kamery, czyli tego 3D TOF, niż samego rysika, no ale jest to umiejscowione jakby w funkcjach rysika. Za pomocą obu rysików możemy odblokować urządzenie, więc jeżeli na przykład telefon nam się zdążył zablokować, a mieliśmy wyjęty rysik, wystarczy nacisnąć przycisk, działa na obu telefonach. Na samym końcu jest różnica również w aparatach. Po pierwsze, no mamy dostęp do trzech obiektywów, nie do dwóch. Jest oczywiście rozpoznawanie scenerii, czyli ten optymalizator. Działa bardzo podobnie, do zdjęć za chwilę przejdziemy. Dodatkowy tryb, o którym wspomniał, to jest video live focus, więc możemy po prostu nagrywać i jednocześnie rozmywać tło. To działa tak średnio, bym powiedział. Ja nie jestem zadowolony z tych efektów. To wygląda dość sztucznie i ewidentnie jest tam wykrywana twarz, bo jeżeli gdzieś tam z tyłu w tle, które jest rozmazane, pojawi się jakaś twarz, ktoś tam będzie przechodził, to automatycznie również ta osoba jest gdzieś tam wyostrzona i wtedy trochę telefon się gubi. Działa to średnio. Wydaje mi się, że lepiej niż w A80, ale mimo wszystko nadal nie jest to tak super dopracowane. No i oczywiście naturalną rzeczą, która już była w S10, jest to, że Samsung Galaxy Note 10 Plus i Note 10 nagrywają w 4K przednią kamerą, gdzie tylko 2K mieliśmy w Note 9. Co do zdjęć w ciągu dnia, one są bardzo podobne. Wydaje mi się, że na Note 10 są bardziej naturalne, ale też nieco mają lepszą dynamikę. Jest to jakby wszystko kwestia software'u, bo różnicy jakby w samym sprzęcie nie ma. Więc różnica oczywiście występuje, ale to w zależności od tego, jak zrobimy zdjęcie, czy ustawimy dokładnie tak samo, pomimo tego, że kadry były, myślę, dość zbliżone. Różnice są bardzo małe, czy na korzyść bardziej dziewiątki, czy dziesiątki z plusem. Wydaje mi się, że po prostu poprawiono trochę kilka rzeczy i te kadry są z większą dynamiką obrazu jeszcze w Note 10, ale różnice są naprawdę subtelne, więc do standardowych zdjęć tu bym się specjalnie jakoś nie przyczepiał. Różnice są oczywiście przy zdjęciach portretowych, bo korzystam wtedy z obiektywu z optycznym zbliżeniem i te zdjęcia przy optycznym zbliżeniu, ale również w portretach są wtedy jaśniejsze i to jest duży, duży plus i tu różnica jest, bym powiedział, że naprawdę duża, szczególnie wtedy, kiedy zaczyna gdzieś tam brakować powoli światła. Aparaty podstawowe radzą sobie wtedy świetnie, ale jednak teleobiektywy wypadały gorzej i tutaj różnica jest mocno zauważalna na plus w Note 10. No i szeroki kąt, którego nie ma oczywiście Note 9, więc wszechstronnie jest bardziej zaawansowana oczywiście Note 10. Przednie aparaty również robią świetną robotę i w jednym i w drugim wypadku wygląda to bardzo fajnie. No, ciekawszym opcją jednak do nagrywania wideo, szczególnie, że mamy po prostu nagrywanie z przodu i z tyłu 4K, jeszcze z tyłu mamy 3 obiektywami, a nie 2, jest na pewno dużo bardziej Note 10 i wideo jest bardzo podobne, chociaż wydaje mi się, że kolorystyka jest znacznie lepsza na Note 10. Poprawili to, co miało czasami zbyt dużą saturację, ale w gorszych warunkach oświetleniowych właściwie tak samo radzą sobie te aparaty. Co do zdjęć nocnych, różnica jest zauważalna. Ja nadal mówię, że Note 10 to nie jest telefon, który robi zdjęcia jak P30 Pro, ale wygląda to znacznie lepiej i różnica między Note 9 a Note 10 jest zauważalna na korzyść Note 10 są jaśniejsze, lepsze te zdjęcia i wyglądają po prostu w tych takich typowo nocnych sceneriach po prostu bardziej czyste. Natomiast w momencie, kiedy jest bardzo naprawdę ciemno w jakichś takich warunkach, gdzie nie mamy praktycznie żadnych świateł, to nadal widać, że to jakby naświetlanie nie jest aż tak super i widać strasznie dużo szumu na jednym i drugim urządzeniu. Note 10 wypada lepiej po prostu. Różnica w nocy jest również w przednim obiektywie, w momencie, kiedy nie włączymy trybu noc na Note 10, bo jest do selfie właśnie, to wyglądają na Note 9 trochę te lepiej zdjęcia, są po prostu jaśniejsze przez to, że przysłona jest jaśniejsza, natomiast wykorzystanie trybu noc, no i próbowanie nieporuszenia się daje zdecydowanie lepszy efekt i w bardzo słabych warunkach oświetleniowych Note 10 Plus zrobimy lepszą fotę. Podsumowując, oczywiście Note 10 Plus jest lepszy, natomiast czy warto płacić za niego? No prawie dwa razy więcej, no może tak 40% więcej, bo jednak cena Note 9 dość mocno spadła, naprawdę można go poszukać
świetnych ofertach, bardzo często pojawia się w jakichś tam promocjach. Czy warto płacić prawie jeszcze raz tyle? Moim zdaniem to zależy. Jeżeli jesteśmy osobami, które rzeczywiście chciały mieć zawsze Note'a, to albo bym się skierował w stronę Note'a 10, czyli tego mniejszego, bo on tak będzie działał lepiej, będzie miał wszystkie te dodatkowe rzeczy, aparaty i tak będzie miał lepsze. Note 9 wygrywa na polu, kiedy potrzebujemy diody powiadomień i jest to dla nas kluczowe, kiedy chcemy, żeby dźwięk bardziej grał w naszą stronę, chociaż głośniki są nieco gorsze i kiedy chcemy, żeby nasze słuchawki można było podłączyć standardowo jackiem. W każdym innym przypadku, łącznie z baterią, Note 10 wygrywa i tutaj nie ma się co oszukiwać, telefon jest dużo droższy, natomiast to wszystko zależy. Jeżeli jesteśmy fanami Note'a i kupujemy jednego po drugim, to ja mogę serdecznie polecić każdemu Note'a. Jeżeli ktoś miał Note'a 8 i czekał na kolejną iterację, bo na przykład Note 9 nie był dla niego jakąś tam wielką zmianą, to myślę, że tutaj zaszło naprawdę sporo zmian i można się w nowego Note'a zaopatrzyć. Natomiast jeżeli chcieliśmy zawsze Note'a, żeby mieć rysik, to zwrócę uwagę na jedną rzecz, że Note 10 dopiero daje takie poczucie, że w pełni możemy wykorzystać rysik w takim codziennym użytkowaniu, bo mamy wreszcie ten OCR, mamy wbudowanego DeX-a, mamy możliwość połączenia się i eksportowania wszystkich notatek do Office'a i do PDF-ów, więc dużo bardziej jest to uproszczone. Połączenie z Windowsem, z Maciem, o tym będę mówił w recenzji, więc myślę, że jeżeli ktoś szukał takiego kompletnego zupełnie narzędzia i brakowało mu kilku rzeczy zawsze w Note'cie, to myślę, że to jest świetne rozwiązanie. Natomiast jeżeli chciał ktoś Note'a zawsze ze względu tylko na rysik, żeby sobie porysować albo coś bardziej precyzyjnie wprowadzać i nie chce wydawać takiej ilości gotówki, to myślę, że Note 9 jest nadal świetną opcją. Ja bym jeszcze poczekał, bo sprzedaż Note'a 10 i 10 Plus dopiero się rozpoczęła, więc ceny są powiedzmy dość wysokie. Natomiast za miesiąc może się sytuacja zmienić. Albo ceny Note'a 9 spadną, albo ceny Note'a 10, więc jeżeli zastanawiacie się, czy dopłacić chociażby do mniejszego, co prawda jeszcze go nie testowałem, ale ja bym pewno wybrał Note'a 10. Dzięki bardzo, dajcie znać, co myślicie. Zapraszam do sugerowania kolejnych porównań, które mają się pojawić na kanale. Będę wdzięczny za polajkowanie tego filmu i za zasubskrybowanie mojego kanału, żeby nie ominąć kolejnych filmów. Trzymajcie się, no i cześć. We'll be right back.